Siemandero wszystkim, kolejny dzień treningowy. Wiem, miałem dzisiaj siedzieć i opowiadać wam o wytrzymałości siłowej i zaraz to zrobimy, ale zanim to zrobimy, chciałem się wam czymś pochwalić. A zresztą, zobaczcie sami. To chyba najdłuższe stanie na jednej ręce w mojej karierze. Super. Jeszcze skorzystam z okazji, bo jest bardzo fajnie. Miękka trawa, jest wysuszona strasznie, ale jest miękka trawa, więc popróbuję sobie na pewno salta. Nie wiem, czy też tak macie, ale zawsze jak próbuję po jakimś długim okresie bez próbowania salta spróbować znowu salto, to paraliżujemy strach. Ale zaraz się odważę, zaraz zrobię. Generalnie kiedyś ćwiczyłem akrobatykę razem z moim świętym pamięci przyjacielem Markiem Kudrzyckim, ale dawno już nie ćwiczyłem, więc sporo pozapominałem. Ale poza tym, że pozapominałem, są trzy triki, których nigdy się nie nauczyłem, a zawsze chciałem się nauczyć i wpadł mi do głowy taki pomysł, że pojadę z Martą na park trampolin i się pouczymy takich trików. Jednym z nich jest fiflak do tyłu, czyli salto do tyłu, ale na ręce. Dodatkowo śrubę, z śruby nigdy się nie nauczyłem, to było po prostu dla mnie za trudne, nie wiem dlaczego. I sideflip. Przed sideflipem i przed fiflakiem strasznie blokowała mnie psychika, więc teraz już tą psychikę trochę odblokowałem. Myślę, że jak pojadę na ten park trampolin, to coś tam zdziałamy, nauczę się tego. Zanim zaczniemy jeszcze samą merytorykę, chciałbym się przypomnieć, żebyście kliknęli łapkę w górę, zadawali pytania w komentarzach pod tym filmem, na które chcielibyście usłyszeć odpowiedzi w kolejnych materiałach. No i oczywiście, co najważniejsze, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie przycisk subskrybuj, który znajduje się na dole pod tym filmem, ponieważ na tym kanale pojawi się na pewno jeszcze wiele fajnych materiałów przydatnych u was w treningach i w diecie. A jestem pewien, że wielu z was jeszcze tego nie zrobiło i ten przycisk dalej jest czerwony, a powinien stać się szary albo ciemnoczerwony. Nie wiem w sumie nawet, jaki kolor powinien mieć. Nieważne, lecimy. Dobra, rozsiadłem się już wygodnie, więc od tego momentu już za dużo nie będzie się działo. Będę wam tylko opowiadał o wytrzymałości siłowej. A dlaczego o wytrzymałości siłowej? Ponieważ jestem właśnie w trakcie przeprowadzania eksperymentu, który ma mi pokazać, o ile jestem w stanie zwiększyć moją maksymalną ilość powtórzeń w muscle-upach w przeciągu miesiąca. A chciałbym, żeby ten kanał opierał się w pewnym sensie też na takich eksperymentach, które mają sprawdzić właśnie to, o czym mówię wam w merytoryce. Czy to faktycznie działa w praktyce? Jakie rymy tutaj lecą dobre? A miałem w planie zagrać jakąś dyskę i wciągnąć nosem kryskę. Więc właśnie to będzie pierwszy taki eksperyment. W tej chwili opowiem wam o wytrzymałości siłowej, jakie panują zasady podczas treningu wytrzymałości siłowej, a później przeprowadzę eksperyment, żeby wam udowodnić, że te metody faktycznie działają. Moim i myślę, że tak samo waszym celem, skoro oglądacie ten odcinek, jest zwiększenie maksymalnej ilości powtórzeń w jednej serii. To oznacza, że w bardzo krótkim czasie musimy podjąć intensywny wysiłek na poziomie około 80-90% naszego tętna maksymalnego. To utrudnia nam oddychanie, przez co nasze mięśnie nie mogą być odpowiednio dotlenione, wskutek czego wytwarzany jest kwas mlekowy. Odczuwamy go w momencie, kiedy nasze mięśnie zaczynają piec, puchnąć, w rezultacie następuje upadek mięśniowy i nie możemy wykonać ani jednego kolejnego powtórzenia. Naszym celem jest opóźnić te procesy. Żeby opóźnić te procesy, musimy dać naszym mięśniom odpowiedni bodziec do adaptacji, czyli innymi słowy, musimy powtarzać ten sam rodzaj wysiłku, jak najczęściej jesteśmy w stanie i stopniowo utrudniać sobie pracę, w tym przypadku zwiększając objętość, czyli ilość powtórzeń. Trening wytrzymałości siłowej jest bardzo wymagający, dlatego nie powinien trwać dłużej niż 30 minut oraz, co ważne, nie powinien być wykonywany częściej niż 3 razy w tygodniu na jedną partię mięśniową. Po prostu musimy dać jej odpowiedni czas na regenerację, który jest kluczem do adaptacji, czyli naszego progresu. W przypadku treningu wytrzymałości siłowej w warunkach beztlenowych ogólna objętość powinna być dopasowana do stopnia wytrenowania zawodnika. To znaczy, że nie powinniśmy robić za mało powtórzeń, ponieważ nie damy naszym mięśniom odpowiedniego bodźca do dalszego progresu, ale nie powinniśmy robić tych powtórzeń za dużo. Optymalną ilością powinny być 3 serie bliskie upadku mięśniowego, to znaczy nie do pełnego upadku mięśniowego, ale takie serie z około 1-2 powtórzeń zapasu.
I zazwyczaj wychodzi tak, że pierwsza seria to właśnie ten max z dwoma powtórzeniami zapasu, druga seria to 75% powtórzeń z pierwszej serii i trzecia seria to 50% powtórzeń z pierwszej serii. Obciążenie w treningu wytrzymałości siłowej powinno być dopasowane do naszego celu. To znaczy, jeśli chcemy zwiększyć ilość powtórzeń z własną masą ciała, to absolutnie nie musimy dorzucać do tego ciężaru i trening z własną masą ciała powinien w 100% wystarczyć. Oczywiście, jeśli mamy problemy z tym, że podciągnięcie wychodzi nam za wolno, nie mamy siły dociągnąć drążka, no to w pierwszej kolejności musimy ustawić sobie blok siłowy, w którym zwiększymy siłę tego podciągnięcia i będzie nam wychodziło to podciągnięcie łatwiej. Wtedy możemy dorzucić sobie oczywiście do tego ciężar, ale ogólnie, jeśli samo podciągnięcie nie stanowi nam problemu, to możemy trenować z własną masą ciała i powinno nam to w 100% wystarczyć. Ale jeśli twoim celem jest zwiększenie ilości powtórzeń z dodatkowym obciążeniem, czyli tak jak w przypadku streetliftingu jest to, nie wiem, 32-40 kg w pull-upie, wtedy w pierwszej kolejności musimy wprowadzić blok siłowy, który spowoduje, że ciężar, na którym chcemy ćwiczyć wytrzymałość, będzie dla nas lekki. Będziemy mogli się podciągnąć już z nim kilka razy. I wtedy, kiedy już możemy się podciągać, możemy pracować na wytrzymałości, to zasady pracy na wytrzymałości z ciężarem są takie same, jak w przypadku treningu z ciężarem własnej masy ciała. Co do przerwy, pomiędzy kolejną serią powinniśmy odpocząć około 8-10 minut, tak żebyśmy całkowicie odkwasili nasze mięśnie, dali im się zregenerować, po to, żebyśmy kolejną serię wykonali w 100% na dobrej technice. Ponieważ pamiętajmy, że nie pracujemy tutaj na wytrzymałości tlenowej, która ma nam pozwolić pracować przez długi okres czasu non-stop, tylko mamy zrobić tą jedną serię jak najmocniej. Dlatego przerwa musi być odpowiednio długa, żebyśmy byli w stanie tą serię zrobić po prostu w dobrej technice. Musiałem wstać, bo aż mnie boli tego ciągłego siedzenia, a chciałem poruszyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, czyli jeśli szykujecie się na zawody, jeśli szykujecie tą wytrzymałość pod zawody, to musicie uwzględnić w swoich treningach też częstotliwość oraz formę wysiłku, jaki będzie wykonywany, w jaki sposób będzie wykonywany on na zawodach. To znaczy, jeśli będziecie wykonywać na zawodach wszystkie boje z deadstopem, to już około 2 miesięcy przed startem powinniście zacząć trenować z deadstopem, żeby przyzwyczajać się do tego ruchu. Tak samo, jeśli na zawodach będą wykonywane wszystkie boje w obwodzie bez przerwy, to taki sam sposób powinniście trenować już 2 miesiące wcześniej na treningach, żeby przyzwyczajać się do tego. To samo, jeśli będzie, nie wiem, minuta, 30 sekund przerwy pomiędzy bojami, też musicie w taki sam sposób już trenować w domu. I tutaj uderzam też do wszystkich organizatorów, żeby zwracali uwagę na to, żeby wcześniej poinformować zawodników o tym, w jaki sposób będą wyglądały zawody, ponieważ jesteśmy zawodowcami, szykujemy się do tego, ten sport jest naszym całym życiem, więc jeśli chcemy wygrać, to musimy się do tego przygotować, a żeby się do tego przygotować, musimy wiedzieć, jak się do tego przygotować i jak będą wyglądały zawody. A niestety w naszym sporcie jeszcze wygląda to w taki sposób, że jest to jedna wielka loteria, ponieważ organizatorzy nie dają wystarczająco wcześniej informacji na ten temat, jak będą wyglądały zawody i zawodnik albo jest gotowy na wszystko, albo będzie dla niego, tak jak mówię, konkretna loteria, czy zawody będą akurat dostosowane pod niego, czy pod innego zawodnika. Jest to przykre z tego względu, że organizatorzy często wyciągają z tych zawodów bardzo duże pieniądze, a zawodnicy niestety w dalszym ciągu są olewani, chociaż to dzięki nim te zawody się kręcą i dzięki nim organizatorzy zarabiają pieniądze. No ale trudno. Dobra, na dzisiaj to już koniec. Chciałbym jeszcze raz wam przypomnieć, żebyście kliknęli łapkę w górę, żebyście kliknęli przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a już raz wam o tym dzisiaj przypominałem. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piona, cześć!